Ja jestem przerażony tym, że wykonuję wszystkie czynności, które są przewidziane prawem i nie widzę żadnych czynności organów powołanych do tego. Zastanawia mnie, w jakim kraju my żyjemy, jak to jest, że niektóre osoby, do których było zaufanie publiczne, wyciąga się o 6 rano z łóżka, a tu w momencie, kiedy dzieje się szkoda na majątku Skarbu Państwa, przez kilku liderów związkowych nie są wyciągane żadne konsekwencje. Dziś przed bramę kopalni przyszło 200 chcących pracować górników. Doszło do konfrontacji ze strajkującymi. Nikogo na teren zakładu nie wpuszczono, a cały incydent, jak opisują go świadkowie, przypominał starcie, na szczęście słowne, pseudokibiców. Niektórzy z protestujących górników mieli założone na głowach kominiarki, mieli również w rękach drewniane style do narzędzi górniczych. To nie jest tak, że wie pan, to jest trójka osób, że to jest pan Bednarski, pan Łabąś i ten trzeci pan z tego Związku Ratowników Górniczych, którzy tylko i wyłącznie tym kierują. Oni tam mają swoich zastępców. Dlatego, jak mówi Krzysztof Zachariasz, konsekwencje wobec osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa podczas strajku zostaną wyciągnięte, ale dopiero po tym, jak z dołu kopalni uda się wyciągnąć 180 górników. Wyobraża pan sobie rozwiązania siłowe w kopalni Budryk? Panie redaktorze, myślę, że to pytanie nie powinno być kierowane do mnie, tylko do służb policyjnych, do sztabu kryzysowego. Można stwierdzić tylko tyle, że gdyby doszło do rozwiązań siłowych, skutki tego mogłyby okazać się tragiczne. Górnicy, którzy chcą przerwania strajku, zapowiedzieli, że jeśli dziś nie zostanie podpisane porozumienie, to jutro sprawy biorą w swoje ręce.